Jeszcze 70 lat temu, Detroit było symbolem potęgi i szybkiego rozwoju. Hongkong w tym samym czasie był maleńką wioską, o Dubaju nikt nie słyszał. Dzisiaj mija czwarta rocznica spektakularnej y, porażki Detroit i jego bankructwa. Hongkong jest czwartym najpotężniejszym miastem na świecie, a Dubaj z impetem wszedł do pierwszej dziesiątki. Bez promocji. To nie byłoby dla nich możliwe. Jeżeli miasta chcą przyciągnąć do siebie inwestorów zagranicznych, to powinny być w stanie zaoferować to, co dla inwestorów jest najważniejsze: dobry klimat inwestycyjny, włodarze miast muszą rozumieć potrzeby firm. Ważne niesamowicie w dzisiejszych czasach są zasoby, zwłaszcza dotyczące programistów, ludzi wykształconych, żeby ludzie mogli dobrze pracować, to muszą mieć odpowiednie sieci szkół, szpitali, dobry transport, łatwą dostępność do kultury, rozrywki. Polska firma stworzyła platformę, dzięki której miasta mogą się promować w sposób globalny, w sposób tani i w sposób niesłychanie skuteczny. Inwestor, który poszukuje nowej lokalizacji, jest w stanie, wchodząc na stronę City Globa, wpisać w zasadzie dowolne kryteria, otrzyma na ekranie listę miast, które najlepiej spełniają te kryteria, a o których to miastach ten inwestor być może nawet nigdy nie słyszał. Potem, dzięki tej platformie, Inwestor może się skontaktować bezpośrednio z osobą w danym mieście, która jest odpowiedzialna za przyciąganie i ułatwianie znalezienia się w konkretnym mieście. Większość miast nie wie jeszcze o tym, w związku z tym używają metod, które używały wiele lat temu. Są to ogromne budżety marketingowe, które tak naprawdę nie są skuteczne w przyciąganiu inwestorów zagranicznych.